Nazywam się Sylwia Szalejewska. Od 15 lat prowadzę pracownię krawiecką, no i jestem jej właścicielem. Moja droga, jeśli chodzi o edukację, to była dość długa i zawiła. Rozpoczęłam swoją naukę w zasadniczej szkole zawodowej tutaj w Jarocinie, numer 2, w zawodzie krawiec. Praktykę odbywałam w zakładzie krawieckim Jarkon i tam w zasadzie nauczyłam się najwięcej w tym zawodzie. Dlatego też szkoła zawodowa uważam, że jest najlepszym sposobem kształcenia fachowców. Później szkoła średnia, no i na końcu studia. Krawiec zajmuje się szyciem ubrań na miarę. Bazujemy oczywiście na tym, ale w większej części wykonujemy poprawki krawieckie. Większość zakładów krawieckich dzisiaj, czy pracowni krawieckich, w zasadzie wykonuje tego typu usługi z tego względu, że w zasadzie krawiectwo miarowe zostało wyparte przez łatwo dostępne sieciową odzież. Jednak coraz więcej klientów wraca do tego szycia miarowego, bo chce mieć coś indywidualnie pod swoją sylwetkę wykonane na miarę. Ten zawód jest bardzo ciekawy z tego względu, że to jest w zasadzie taki sposób wyrażania samego siebie. Poprzez jakiś taki zmysł artystyczny, poprzez kreatywność, poprzez swoje wizje po prostu można stworzyć coś niepowtarzalnego i coś innego niż istnieje na rynku. Przygotowanie takiego zlecenia w zasadzie składa się z wielu etapów. Podstawowym jest rozmowa z klientem, trzeba go zrozumieć, trzeba mu nieraz coś podpowiedzieć. Trzeba po prostu w głowie ułożyć sobie po części wizję klienta po prostu. Po rozmowie z klientem trzeba pobrać miary odpowiednie, następnie stworzyć mustro, czyli wykrój, zgodny oczywiście z wymiarami klientki, po czym przełożyć ten wykrój na tkaninę, wykroić. Po wykrojeniu danych elementów odzieży przystępujemy do szycia. Podstawową maszyną, na której wykonujemy właściwie większość czynności związanych z uszyciem odzieży, jest maszyna stebnówka. Jest to maszyna, na której wykonujemy właściwie tylko ściek prosty, czyli zeszywamy wszystkie podstawowe elementy. Następnie wszystkie części odzieży, elementy muszą być również obrzucone. Czyli do tego jest kolejna maszyna już specjalistyczna, jest wykonywany ściek overlockowy, zapobiegający sypaniu się materiału. Posiadamy również inne specjalistyczne maszyny i to wtedy jest uzależnione od potrzeb, które dana kreacja wymaga. Są to na przykład podszywarki, kapówki, mereszki i jeszcze parę innych maszyn. Uczniów w zawodzie krawieckim po prostu jest bardzo mała ilość. W zasadzie sporadycznie ktoś się uczy w tym zawodzie, czego bardzo żałuję, ponieważ na dzień dzisiejszy wygląda na to, że ten zawód będzie pomału zamierał. W związku z prowadzeniem pracowni krawieckiej jestem członkiem komisji egzaminacyjnej przy Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu. Od dłuższego czasu zauważamy dość dużą niszę, jeśli chodzi o zawód krawca. Także bardzo wszystkich zachęcamy, tych, którzy chcieliby się wykazać, którzy chcieliby pokazać swoje umiejętności, do zainteresowania się tym zawodem. Poleciłabym ten zawód osobom, które posiadają zdolności manualne, są kreatywne, które chcą coś tworzyć. To zapraszamy do zawodu krawiectwa.